Siema, siema, hejo. Dzisiaj bardzo ważny dzień. W końcu zaczyna się projekt Marzenie Motocykl dla Widza. Jadę właśnie kupić Derby Sendę 50 z papierami. Co będzie w niej do zrobienia? No to wszystko po kolei zobaczymy. Kupuję właśnie od kolegi, takiego sprawdzonego, który po prostu już teraz drugi sprzęt mi sprzedaje. Pierwszy kupiliśmy skuter. Senda jest 2004 rok. Ja właśnie jadę teraz po busa. Ale no naprawdę tak się cieszę, że w końcu ruszył projekt. Widzowie, to widzowie wpłacili właśnie na tego złomka Derby Sendę. Właśnie widzowie będą wpłacać pieniążki teraz na remont tej Derby Sendy. I tak sobie wymyśliłem wczoraj, że generalnie wszyscy ci, którzy wysyłają donaty właśnie na ten projekt, czyli do zakupu już nawet, zbieraliśmy 2000, czyli jeszcze trochę brakuje, ale resztę dokłada Marek. Zasady będą takie, że po prostu wszyscy ci, którzy wpłacali na złomka, czy na zakup, czy na części, wytypujecie osobę, która powinna dostać ten motocykl. To będzie najsprawiedliwsze. Nie no, bomba, petarda jest po prostu. Taki projekcik na kanale, no po prostu jestem rozwalony, no po prostu jestem rozwalony, a jestem rozwalony w ogóle waszą postawą, nie, że w sumie sami ja wymyśliłem ten projekt, a wy sami mnie w niego wepchnęliście po prostu. Czyli bardzo się cieszę, jestem z was naprawdę dumny. Dobra, ja już dojechałem. Przesiadam się teraz z BM-ki mojej na busa i jadę, śmigam szybko po dzikusa, czyli po Derby Sendę 50. Tymczasem. Oczywiście pierwsza jazda to będzie w moim wykonaniu. No i te zasady mi się wydaje, że są sprawiedliwe. Wszyscy ci, którzy wysyłali donaty na złomka i na naprawę tego złomka, żeby go doprowadzić do super stanu, bo to będzie po prostu najlepsza Derby Senda na YouTubach dla naszego widza. Chciałem wam podziękować za angażowanie w ten projekt. Tylu was jest wspierających ten projekt, że po prostu aż trudno by było by mi spamiętać, żeby wymienić. Także na razie nikogo nie będę wymieniał, ale naprawdę dużo, dużo osób. Nie spodziewałem się w ogóle takiego odzewu, że widzowie będą chcieli wpłacać na motocykl dla widza, takiego, który marzy o tym, a nigdy nie będzie miał takiego sprzętu. Fajnie, bo zarejestrowany, znaczy z papierami. Zarejestrować to będzie musiał sobie sam, czyli będzie mógł jeździć sobie wszędzie. Po ulicach, po lesie, na żwirowy, motocykl wszechstronny. Dojechałem. Siema! To Fiona! Co i jak? O, najazd masz, bo patrz, zapomniałem wziąć najazdy. Się załaduje bez problemu. Słuchaj, to do ogarnięcia jest tak. Plastiki trzeba kupić. Czekaj, ja wyłączę. Czyli tutaj muszę tak, stacyjkę do tego trzeba kupić. To ci podeślę linka do nowej. To nowa chyba. Siedzisko. Trzeba kupić. I co jeszcze? Z plastiku, to wszystko. Plastiki, owiewki, opony. Wydeszek jakiś fajny zamontuje się. Wszystko pomału będziemy robili. Mamy 6 miesięcy. Z gazem czy bez gazu? A daj mu troszkę gazu. Projekt się zaczął. Thank you.
Do zobaczenia. Nie, no, biegi fajnie chodzą. Nie? No fajnie chodzą biegi. Kurde. Zawieszenie też jest lepsze, jak takie kajaby założone. Nie jest takie seryjne. Normalnie ma takie bardzo cienkie. Kajaby? No. Nie, no będziemy robić. Będziemy robić. Jest w końcu projekt dla widza. Silnik jest. Plastiki. Będziemy wszystko kupować. I 2004 rok, nie? Zawieszenie kajaby, nie no kurde, jak ja bym miał dostać taki sprzęt za free, to kurde. Na razie bez siedzenia będę go upalał, wiesz? Ale to trochę go muszę poupalać. Trzeba. Testować. Super. Dobra. To co, płacę? To widzowie płacili, słuchaj. Trzymaj. Przelicz. Dwójeczka i stówkę jeszcze masz na udany projekt. Tak, dzięki. Super, zadowolony jestem. Na szerokiej kierownicy. Też jakaś tuningowa jest założona. Protaper chyba. Tomaselli jest kierownica włoska. Włoska? No to też pomyślałem założyć. Słuchaj, jak będziemy dawać do malowania, jak będę go rozbierał, nie? No. To wtedy to bym przez ciebie załatwił to malowanie. No pewnie, ogarniemy to. Czy proszkowo, czy normalnie pisowe? Proszkowo. Proszkowo. Proszkowo i może fluo. Tak jak ten. No. Wszyscy narzekają na te derbicendy, a wszyscy kupują. Nie, to są dobre motory. Ja ostatnio jeździłem taką, wiesz? Jak? Bardzo fajnie. Tylko, że ta lepiej chodzi niż tamta. No już pakujemy, nie? Dobra. Papiery mamy. Papiery najważniejsze. Beki, dzięki. No. Dobra. Trzymaj się. Dzięki, nara. Ty wszystko załatwisz? Sprzęt jest, jutro upalanie będzie, no w końcu, teraz to będzie wszystko od was zależało, jak pójdzie remont. Dzisiaj już mam dosyć, fajnie, cieszę się naprawdę, wbijajcie na kanał, czekajcie co się będzie działo na kanale, co będziemy robić. Derby Senta. No szok po prostu, szok. Jestem w szoku, a to wszystko dzięki wam. Po prostu to jest niesamowite, nie? Że się udał ten projekt. Długo to trwało, miało być luty, marzec. Wyszło, że jest kwiecień, ale w końcu jest. Z dobrych rąk, z papierami. 2005 rok, Derby Senta. Także zapraszam teraz wszystkich, ci, którzy wysyłali do Donaty na zakup tego sprzętu. Wysyłajcie swoich kandydatów na motocykl marzenie dla widza. To będzie najuczciwsze i... Nara. Nie wiecie jak ja się cieszę, naprawdę jestem... Jestem normalnie... Jutro pojeździmy trochę nim. Może Tomkowi dam się golnąć. Tomek przetestuje. O, już mamy kandydata. Tomek przetestuje. Dobra, lecimy. Niewiarygodne po prostu. Przeżywam, naprawdę to przeżywam.
A co to będzie przy wręczaniu tego sprzętu? Wow, Jan. A jak będzie trzeba nam pojechać na koniec Polski do widza? Na święta, przed świętami losowa. Warsztat otworzę pod tego derby sendę u siebie. No bo będę musiał to rozbierać, chyba że po prostu Dawid mi będzie przyjeżdżał pomagać. Najlepiej by było, bo ja potem tego nie poskładam. Nawet jak będę szykował do malowania. Ja też mam udział w tym projekcie, bo dołożyłem 200. Bo niestety 2000 było za mało. Czyli ja też mogę kogoś wytypować. No to dobra, tymczasem nara, hejo, czekajcie na dalsze odcinki z Derby Sendą. To się będzie działo. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.